Cześć, witaj w pierwszym odcinku Shortcut, czyli mojej nowej serii o ciekawostkach ze świata technologii. Shortcut to zbiór najważniejszych informacji na jeden konkretny temat związany z technologiami, gadżetami czy nauką, a wszystko po to, abyście wy mogli w krótkim czasie dowiedzieć się więcej. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, dlaczego firma Tesla w kilka lat stała się najdroższym producentem samochodów w USA, bijąc tym samym wielką amerykańską trójkę, czyli Forda, General Motors i Chryslera. Tesla to firma produkująca tylko i wyłącznie samochody zasilane energią elektryczną. Założycielem firmy jest Elon Musk, który to prawdopodobnie diametralnie odmieni życie całej ludzkości, a na razie stara się sprawić, aby latanie w kosmos było dużo tańsze oraz ma zamiar sprowadzić samochody elektryczne pod strzechy zwyczajnych zjadaczy chleba. Cytując samego Elona, nasz cel to przyspieszenie nadejścia zrównoważonego transportu poprzez dostarczenie zniewalających i dostępnych dla wszystkich samochodów elektrycznych tak szybko, jak to tylko możliwe. Wartość firmy liczona w oparciu o cenę akcji pokazuje, że nawet pomimo tego, że firma nie przyniosła w zeszłym roku zysków, to jednak inwestorzy wierzą, że za technologią, która rozwija Tesla, kryje się gigantyczny potencjał, który już teraz zaczyna zmieniać świat. Wielu gigantów motoryzacyjnych takich jak Toyota, Ford czy Honda testowało koncepcję samochodów elektrycznych, ale mimo tego przez lata żaden duży producent nie zdecydował się rozwinąć tej technologii, przez co najpopularniejszym pojazdem na prąd przez wiele lat był prawdopodobnie Melex. Pomimo tego, że istnieje sporo teorii spiskowych, które oferują dużo ciekawszy powód, dla którego producenci klasycznych samochodów nie produkowali elektryków, to jednak sprawa wydaje się być dużo bardziej prozaiczna. Głównym problemem w zbudowaniu samochodów dla Musk był koszt baterii. Ich koszt w 2007 roku wynosił około $1300 za kilowatogodzinę. 5 lat później koszt ten spadł już do $500, a dziś szacuje się, że samochody elektryczne w okolicach końca dekady powinny być tak samo dostępne cenowo dla przeciętnego zjadacza chleba, jak zwykłe samochody z silnikami spalinowymi. Po drugie, wcześniejsze próby produkowania samochodów elektrycznych zawiodły głównie z powodu braku zainteresowania ze strony klientów. Wysokie ceny, małe zasięgi i powściągliwość producentów wstrzymały rozwój tej technologii na lata. Oczywiście w międzyczasie pojawiły się małe, w pełni elektryczne samochody jak Nissan Leaf czy Renault ZE, które zresztą odniosły nawet niemałe sukcesy, ale na pewno nie wzbudzały takiego zachwytu jak Tesla S. I tu na scenę wchodzi Elon Musk, który wraz ze współzałożycielami tworzy firmę, której celem jest spopularyzować samochody elektryczne. Mieli rewolucyjne podejście, ponieważ inżynierowie Tesli nie byli ograniczeni wcześniejszą technologią, jak to miało miejsce w przypadku samochodów elektrycznych od innych producentów. Tesla zaczynała od czystej karty, a ich pojazd był produkowany od podstaw z myślą o wykorzystaniu energii elektrycznej jako jedynej siły napędowej. Wyjątkowa była też strategia firmy, jeśli chodzi o rozwój produktów. Zamiast inwestować kosmiczne pieniądze w produkt dla mas, firma postanowiła pójść inną drogą. Zaczęli od drugiego samochodu The Roadster, produkowanego w małych ilościach. Fundusze uzyskane ze sprzedaży pierwszego pojazdu posłużyły do produkcji kolejnych, czyli modeli S i X, które są produkowane w większych ilościach, a kolejnym krokiem ma być produkowany masowo i stosunkowo przystępny cenowy model 3. Podobny sposób rozwoju produktów stosuje większość firm technologicznych produkujących laptopy, smartfony i tym podobne. Podobne myślenie widać również pomyśle na rozwój całego ekosystemu urządzeń z logiem Tesli. Tesla pośród masy innowacji sprzedaje np. Powerwall, czyli urządzenie, które ma być ogromnym domowym akumulatorem, który może magazynować energię zebraną z paneli słonecznych. Te zresztą również Tesla już oferuje w postaci dachówek z wbudowanymi panelami słonecznymi, które to mają docelowo kosztować taniej niż tradycyjny dach z klasycznych dachówek. Te i inne urządzenia tworzą spójny system wraz z samochodem, gdzie użytkownik końcowy, czyli ty czy ja, otrzymujemy możliwość korzystania z zielonej energii w tak prostym opakowaniu, jak nigdy jeszcze to nie było możliwe. Niemniej, esencją firmy Tesla na tą chwilę są jednak samochody. Obecnie dostępne dwa modele, czyli model S i model X, a trzeci już w przedsprzedaży. Co czyni je wyjątkowymi? Niesamowitych elementów samochodów Tesli jest wiele, więc zrobiłem listę tych najważniejszych. Pierwszą oczywistą sprawą, nigdy więcej paliwa. Jeśli macie gniazdo w garażu, to wszystko czego wam potrzeba, a z czasem darmowe doładowanie na stacjach ładowania Tesli. Systemy komputerowe pozwalające na sterowanie wszystkimi elementami pojazdu z gigantycznego panelu na desce rozdzielczej to drugi powód, dlaczego te pojazdy są tak wyjątkowe. Na myśl przychodzi sprzęt Apple. Gdy zbliżasz się kluczem do auta, w wersji S od razu wyskakują klamki, a w wersji X drzwi same się otwierają i zamykają. Co więcej, nie musisz wciskać żadnego dodatkowego przycisku, ponieważ samochód jest od razu gotowy do jazdy, jak tylko do niego wsiądziesz.
Przyspieszenie i osiągi tych samochodów również zwalają z nóg. Najmocniejsza wersja Tesli S została ogłoszona trzecim najszybciej przyspieszającym samochodem na świecie, pokonując tym samym Lamborghini Aventador i Bugatti Veyron. W związku z tym, że samochody Tesli nie mają klasycznych silników, a cały napęd zlokalizowany jest pod podłogą, to przestrzeń magazynowa zajmuje tył oraz przód samochodu. Z tego wynika też niesamowite bezpieczeństwo tych samochodów. Jedną z ciekawostek jest to, że podczas testów amerykańskiej agencji badającej bezpieczeństwo pojazdów nie udało się obrócić Tesli na dach, wykorzystując standardowe techniki badania. Takie wyniki to oczywiście efekt bardzo nisko zawieszonego środka ciężkości. Ponadto Tesla S uzyskała najlepszy wynik bezpieczeństwa spośród wszystkich kiedykolwiek wyprodukowanych samochodów, uzyskując wynik 5,4 na 5 możliwych do zdobycia punktów. Dla mnie osobiście jednak największe wrażenie robi autopilot. Na stronie internetowej Tesla chwali się, że wszystkie produkowane przez nią pojazdy są wyposażone w sprzęt pozwalający uruchomić autopilota, który ma być znacznie bezpieczniejszy niż ludzki kierowca. Zresztą zobaczcie sami. Samochody Tesli mają jeszcze setki innych ciekawych funkcji, więc polecam Wam dowiedzieć się więcej, jak niesamowite są te samochody i jeśli coś Was bardzo zachwyci, to zostawcie tę informację w komentarzach. No i na koniec, okazuje się, że nawet modeli Tesli to nie przypadek. Mamy model S, mamy model X, kolejny miał być model E, jak twierdzi Elon Musk, ale niestety Ford ma prawo do nazwy model E, więc Tesla musiała zadowolić się numerem 3. Jak myślicie, co będzie kolejne? Wszystkie wspomniane przeze mnie elementy składają się w całość firmy, jaką jest Tesla, jedną z najbardziej innowacyjnych i odważnych na świecie, której celem wydaje się być nie tylko zarobienie ogromnej ilości kasy, ale również zmiana świata na lepsze. To zdaje się powodować, że masa inwestorów na świecie chce wybrać się na wycieczkę w nieodkrytą przyszłość wraz z Teslą i efektem jest obecna wartość tej firmy. Mimo wszystko, jednak nawet gdybyśmy wszyscy dzisiaj przesiedli się do samochodów Tesli, to jednak środowisko magicznie nie wróciłoby do normy, ponieważ jakoś musimy wyprodukować ten prąd potrzebny do zasilania tych pojazdów, a ten nadal w większości produkowany jest w sposób, który zatruwa nasze środowisko. Niemniej, Tesla kompletnie zmieniła to, w jaki sposób postrzegane są samochody elektryczne. Kiedyś gadżety i ciekawostka, teraz popularny trend w motoryzacji i możliwe, że niedaleka przyszłość wszystkich samochodów. I oby to była przyszłość, w której o problemach ze smogiem w centrach miast będziemy czytać w książkach od historii.